Górski i Górski. Wojewódzki i Górski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Rok. Witaj się, mów coś, bo ja nie słyszę. Wiesz co, muszę uruchomić brzuka na sekundę. Jestem, a teraz słyszysz się i już jest wszystko w porządku? Dobrze. Słuchaj, no, zacząć od takiej prawdy, która jest ważna. No. Otóż wczoraj chyba zaczął się proces tego Frisla z Amsterdam. Zaczął się, on się tutaj natychmiast przyznał do 100 zarzutów, naprawdę. Były procesy w Norymberdze, no był proces Marchwickiego, wampira z Przetomie. Aż tak się będziesz przenosił w czasie. I chciałbym wrócić, bo okazuje się, że w Polsce też mamy kogoś takiego. No. Rafał D., lat 29, z Płocka. Deląg? Nie, posłuchaj. Znów zatrzymali głodomora z Płocka. Rafał D. chodzi do restauracji, zamawia tam drogie potrawy, zjada i nie chodzi. Płaci. Rozumiem. Uwielbia wykwintne dania i drogie alkohole. Rafał D. No więc skoro już jesteśmy przy tych porannych, szokujących informacjach. Szok! Wyobraź sobie, że dotarłem ostatnio do takich informacji. Pamiętasz tego artystę Kasa? Czekaj, Kasa. Ten ja samolot jestem maczo, mnie dziewczyny nie wyłaczą. Myślałem, że mówisz o tym samolocie. On podobno był gwiazdą, zanim jeszcze w ogóle był i zanim pojawił się ogólnie. A czy on jest gwiazdą dzisiaj? On tańczył u Leroya, wyobraź sobie, swego czasu. A potem wymyślił, że skoro Leroy rapuje, to i Kasa będzie rapował, słuchaj. I jakby, no, przypadki jego kariery są jakie są i nie ma sensu tutaj w tej chwili śmiać się z artysty, bo to nie jest nic śmiesznego. Natomiast słuchaj, no, wydaje mi się, że mimo wszystko, że jakiekolwiek osiągnięcia, słuchaj, gdzieś tam szacunek się należy, prawda? Bo wszyscy kojarzymy Kasę. Kojarzy nam się z pewnym obciachem, mimo wszystko kojarzymy. Słuchaj, no, to, co się wydarzyło w związku z nim, o czym pisze dzisiaj Fakt na pierwszej stronie, jest dla mnie po prostu szokujące. Wiesz? Co się stało? Słuchaj, no... Skończyła się kasa? Nie, słuchaj, sikałem się w kasie, no... Ale kto tak wyznał? No właśnie, jeszcze nie doczytałem, bo jest dokończenie na stronie 10. Upokorzony jest pod opieką psychologów podobno i tutaj jest wielokropek, zaraz przechodzę na 10. A propos śmiać się z artysty? Można wiele może robić, aż się ale a propos śmiać się z artysty? Potrafisz być szczery? No, potrafię się sikać. No, ale potrafisz się śmiać z artystą? Ale no. Potrafisz być szczery? No, słucham cię, no. Oglądałeś wczoraj Szymon Majewski Show? Oglądałem. Ile razy się śmiałeś? No więc na 10 stronie jest dokończenie, wiesz, tego, co się działo. On no podobno grał w jakimś hipermarkecie, słuchaj. Że kasa u Leroya, no a najlepsze to, że kobieta się w nim sikała. Wiesz, jak to jest? Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki. Figurski. Get it now. Poranny WF. Poranny WF. Rok. Zapraszamy Państwa na coporanny pojedynek Super Express kontra Fakt kontra Super Express. Niestety ta wiadomość o Kasie odbiła się tak, że szerokim echem w redakcji SE. No. U mnie też jest, sikałam się na Kasie. A no, że na Kasie tak. Się sikałam. Zła kierowniczka, jest miejsce, to jest biedronce na Kasie. Tak, inspektorzy pracy i prawnicy są przekonani, że doszło do rażącego złamania praw pracownika. Z zeznań kasjerki Violetty K. wynika, że kierownictwo nie pozwalało jej odejść od kasy i pójść do toalety. Zastraszona kobieta nie mogła już wytrzymać, no i sikała się w kasie po prostu. U mnie jest tytuł jeszcze bardziej drastyczny. Sprawa jest śmierdząca. Sugestywny. No. Myślałam, że pęknę. Oj. Dramat upokorzonej kasjerki. Ale to jest niesamowite, jak oni docierają po zapachu? Ale tak się właśnie rodzi agresja w narodzie i potem ktoś taki wraca do domu, otwiera internet, a teraz troszkę se pokomentuje. Tak jest. I w ten sposób rodzą się tacy ludzie jak nasz wydawca. Proszę Państwa, szokujących informacji część dalsza. No ja mam prawdziwy szok. Zaraz pod sikaniem na kasie, czy też w kasie. Mam tutaj o zbirach, które z siekierami napadły na tartak, wyobraź sobie. No co ty? Tak było. Wielkie rżnięcie było w Lubuskim. No. U mnie niestety szok. To jest słowo, które tłumaczy szok. Wszystko. Toż to szok. Szok. Słuchaj, najpierw grał Chopina. No. Potem grał papieża. No Piotrek Adamczyk, lat 37. Nasz polski papież. No. Ja, wiesz, że jak ja się z nim witam, to zawsze go całuję w rękę. Nie wiem, czemu to robię. Ja zawsze w pierścień, w rękę nigdy bym nie śmiał. Nie patrzę nigdy w oczy. Mówię do niego papa. Jak wychodzę z pomieszczenia, to zawsze idę tyłem i kłaniam mu się nisko, unikając kontaktu z Zagra Niemca. Nie! Szok! Nie! No!
Szok! To jest obraza symboli narodowych. Tak, dokładnie. Piotrze Adamczyku, nie idź tą drogą! Piotruś, nie! 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 Dobrze, teraz ty. No dobrze. Nie! No, nie! Jeszcze razem, 3, 4. Nie! Zwyrodnialec zakatował psa. Słuchaj, nagroda za głowę bestii w tej chwili, tak jak mówisz o wielkich procesach. Chociaż chciał pić, nie mógł się pozbierać, ale ukradł piłę. Co robić, gdy już zabrakło na picie? Ludwik W. z Kamienia Pomorskiego znalazł na to sposób, postanowił ukraść wartą 1000 zł piłę motorową z podwórka sąsiada. Szok! To szok. Jest po prostu szok. U mnie, Michał, szok kolejny. No. Doda i Radziu udali się do kina na film pod tytułem Slumdog Milioner z ulicy. Tak. No niestety mieli tego pecha, że reporter Mateusz Jagielski, bo nawet się podpisał, wkradł się na salę i zrobił parę zdjęć. No. Michał, szok. Tak. W 10. minucie filmu, jak donosi wiarygodny dziennik, Doda usnęła, a Radziu szklanymi oczami wpatrywał się w ekran, próbując zrozumieć, o co chodzi. Ale bałem się, że relacja będzie trochę inna, że się ona w kinie zasnęła, a on wtedy... Jest zdjęcie, Doda zasnęła w kinie. Szok! No więc szokująca informacja o matce, która kąpie dziecko we własnym mleku, ale bardziej interesuje mnie wątek kinologiczny, ponieważ mówiliśmy już o psach. Aha. Więc wyobraź sobie pewien 29-letni Anglik, czyli potomek narodu, który śmieje się z nas, że żremy łabędzie i kopulujemy z odkurzaczami. No, to niestety jest prawda, Michał, z tymi łabędziami. Tak się wkurzył na swego terriera, który ugryzł go w rękę, że w rewanżu sam pogryzł psa. Terrier odniósł tak ciężkie obrażenia, że trzeba go było stawić do kliniki weterynaryjnej. W tej chwili wniósł sprawę do sądu. Może zostać właściciel skazany przez sąd na 3 miesiące więzienia w zawieszeniu. Terrier twierdzi, że gryzł na początku z dobrej woli, natomiast to, co stało się potem, było po prostu nie do opisania. Dobrze, u mnie prawdziwy szok. Skończę chyba tą informacją. Proszę. Słuchaj, pani z miejscowości, nie pamiętam jakiej, kupiła sobie kanapę i wszystko byłoby w porządku, bo cała rodzina na tej kanapie się mieściła. Szok! Gdyby nie to, że uporczywe hałasy dochodziły parę dni. Toż to szok! Zajrzeli do wnętrza kanapy i ujrzeli w niej zabiedzonego kociaka. Nie! Kupiła w sobie kanapę z kotem w środku. Szok! Nie! Szok! And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki. Poranny A stać się na chwilę szczerości? Proszę, poczekaj, tylko włożę słuchawki. To będzie radioturniej? Chciałem tylko spytać, czy stać się na chwilę szczerości. Tak, proszę bardzo. Powiedz mi, bo pytałeś mnie niedawno, czy ja się wczoraj śmiałem naszemu niemieckiemu. A dlaczego nie oglądasz od kilku lat Szymona Wojskiego? Uciek! Poranny WF. Wyobrażasz sobie, że wzgardził? Że wzgardził? Ale tyle kasy, ja rozumiem, jeszcze pieniądze, ale że my? Współpraca z nami? Lepiej porozmawiać ze swoją żoną, bo kabluje na ciebie. No dobrze, ja bardzo poważnie chciałbym z tego miejsca przeprosić Alicję. Powiem ci, że będę bezlitosny, naprawdę. Chciałbym z tego miejsca przeprosić Alicję Rydzyk-Modlińską oraz cały zespół. Ty przeprosi cały zespół. Przeprosi cały zespół Pytania na Śniadanie, bo to ty ostatnio w swoim programie z chomikiem powiedziałeś, że to jest gówniany program. Mógłbyś zacytować, jak powiedziałem? Uwaga, w programie z chomikiem Kuba Wojewódzki powiedział, że to jest gówniany program. Nie myślałem tak. Ale powiedz teraz, poczekaj, skruchę wali. Tak. Poczekaj, no. Ale to skruchę, nie gruchę. Przepraszam. Dziwny dzisiaj mamy dzień, proszę państwa. Bardzo dziwny od samego początku. Dobrze, ale nie, bo uderzyliśmy się w cudzą pierś. No właśnie. Przepraszamy cały program Pytanie na Śniadanie TVN. Ale przepraszaj za siebie, bo ja zawsze wyłącznie w superlatywach mówię. A żona kabluje. Ale nie kabluje. Małe cycki to też byś był taki napastliwy. No. Rzeczywiście. Ja to naprawdę powiedziałem? Nie powiedziałeś to? Rajmund, cofnij taśmy od cycki. Od cycki. Poczekaj, posłuchamy. Gdybyś miał małe cycki, też bym był taki. To nie jest mój głos. I to nie ja powiedziałem. Zdaje małe cycki, ma. Chciałem przejść przez rzeczkę. Nie wiedziałem. O papę mówię. O papę. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF.
w SC Rock. Ale wiesz co, żeby zrównoważyć, tak, żeby te nasze przeprosiny tak nabrały takiego bardziej wyrazu, powiedzmy coś złego o Dzień Dobry TVN. Muszę ci powiedzieć, że w Dzień Dobry TVN ostatnio oglądałem i pogoda za oknem tego studia fatalna. A widziałeś te cycki tych, wiesz co, no wiesz, której tej... Od której? Od tego, no... To... Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF w SC Rock. Nie tylko ja, ale działacze samoobrony będą docierać bezpośrednio do ludzi, aby ich przekonać do naszego programu, do programu samoobrony, który jest dobrym programem, bo ten program dzisiaj sprawdza się na świecie. Program interwencjonizmu rządu, oczywiście w sprawach bardzo ważnych, w sprawach finansowych, w sprawach rolniczych, emerytów, rencistów. Jest to bardzo dobry sposób. My nie chcemy interwencji na miarę takiej, jak była za komuny, że będziemy cement dzielić czy gwoździe. Absolutnie nie, ale wszystkie najważniejsze, główne sprawy muszą być kierowane centralnie do tego stopnia, że państwo musi kontrolę mieć i musi wiedzieć, co się dzieje z jego finansami, musi wiedzieć, co się dzieje z ludźmi, którzy wyciągają kredyty, czy to jest, są przemyślane sprawy do decyzji, musi wiedzieć, co się dzieje z bezrobociem. Nie bój się, obywatelu, gdy łomot w drzwi przerwie ci serial Niania, to samoobrona i ich polityka pukania. Andrzej Leper wraca. Zadaje sobie to pytanie dniem i nocą. Po co? Zabawne ale jest po to, co? Że wszedłem na stronę internetową samoobrony, no wybrałem i... Śląsk, tak? Jest samoobrona śląsk.pl. No jest, klikasz, w całej Polsce jest samoobrona. I zgadnij, co wypada. No. Samoobrona śląsk.pl, domena na sprzedaż. O, jakie to ładne. Idzie nowe. Czyli jednak troszkę mniej niż mogłoby nam się wydawać. Dzisiaj będziemy rozmawiali o politycznych domokrążcach, którzy wracają do podstawy sztuki walki, czyli zaczynają kampanię polityczną pukając do drzwi. Państwo sami słyszeli, jak powiedział Andrzej Leper, pomysłodawca tejże akcji, to program interwencjonizmu, tak, rządu. Jakie to jest trudne, jeszcze chyba nikt w historii samoobrony nie użył tak trudnego dzisiaj słowa. Je też zajmiemy. Jeżeli chodzi o pukanie, to Łyżwiński już ma za sobą dużą tradycję, jeżeli pukania bezpośredniego. Interwencjonizm. Dobrze dzisiaj na tym nie wyszedł. Ale zobacz naprawdę, jak trzeba sobie język połamać, żeby coś takiego powiedzieć. Jest, interwencjonizm rządu. Jest jedna osoba w samoobronie, której interwencjonizm chętnie zafundował, nazywa się Sandra Lewandowska. Może teraz. Zdecydowanie, tak interpersonalnie. Pani Sandro, ma pani już ten krem? To prosimy. Sandro, pani podejdzie tutaj do nas na sekundkę. Pani się da pomasować. Ale bliżej. Będziemy jeździć po gminach, powiatach, będziemy spotykać się bezpośrednio z wyborcami i na pewno będziemy prowadzić bezpośrednią kampanię. No, to się wiąże z tym, że również możemy odwiedzić albo spotkać kogoś koło domu, ale czy będziemy chodzić po domach? Nie wiem. Czy pan przewodniczący użyłby takiego sformułowania? Raczej chyba nie. Nie, ja w to nic takiego nie wierzę, panie redaktorze, że wyborcy mieliby nas nie chcieć przyjąć. No, dlaczego pan tak sugeruje? Nie wydaje mi się, żeby pan przewodniczący czy ktokolwiek chodził po domach i rozmawiał z ludźmi. Jeśli już, to spotykał się normalnie na ulicy, tak jak zawsze się to odbywało przez wszystkie lata, ale panie redaktorze, przede wszystkim pan nagrywał, bo ja słyszę, jak pan tam coś przełącza. Będziemy robić bezpośrednią kampanię. Tak jak zawsze to robiliśmy. Także nie widzę w tym nic złego. Wyborcy na pewno chcą się z nami spotkać, a ja to odczuwam już nawet na własnej skórze, bo też mam z nimi kontakt. Wiesz co, ja odczuwam też na własnej skórze już zapowiedź tej wizyty. Droga pani, skoro ona mówi do nas panie redaktorze, to my mówmy do niej pani polityk. Pani polityk, ja proszę do mnie tak do 15, bo potem żona do domu wraca. Kiedy przyjdą nocą, kolbami w drzwi za łomocą, może być to bojówka żydowska lub... samoobronowska? Sandra Lewandowska, pało. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Już od rana do dziesiątej. SC Rock. Proszę państwa, może się wkrótce okazać, że jedynym sposobem na wyproszenie ich ze swojego domu to jest wspólna piosenka. Pan wyjdzie, proszę. Dlatego poprosimy potraktować ją instruktażowo. Trzymaj klatkę. O. Uwaga. I bezrobotni, beznadziei, pośredniaka. Nie ma pracy i perspektyw żadnych nie ma. Egzystencja. Dlaczego nie śpiewasz piosenki? Jeszcze jest refren. Radzę ci się nauczyć. Jak bez grosza przeżyć życie, polski temat.
To kraina gdzieś po środku Europy. Ciągle psuta, rozkradana, chociaż swojska. Postaw sukna wciąż szarpany przez szakali. Ten popsuty kraj to jest niestety Polska. Do hymnu. Polskę trzeba zlewerować, zrobić remont, nie inny ład. Zrobiłbyś remont sam z Lewandowskiego, co? Kiedy władza będzie nowa, zrobiłby taki remont. Zmieni się na świat. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Mówię panu, że od razu nie. W dawnych czasach było to możliwe. Po wojnie, przedwojenne czasy to było. A teraz my głosiciele, bo teraz to, że ma pan takie nastawienie, to panu to bardzo pomoże. Trzeba mieć dobre nastawienie, żeby iść do tych ludzi z radością. Pan to zauważył, że my tak idziemy i to jest fakt. I to jest fakt, bo my, mając tak cenne informacje, proszę zapisać numer telefonu do Nadarzyna. Teraz tam, jak pan zadzwoni, to pan będzie czekał na głosiciela, na świadka Jehowy w domu, tak, i tam przyjdzie ktoś i odwiedzi pana. Tam już pana skontaktują z braćmi, ze świadkami Jehowy, pan się skontaktuje i bardzo, bardzo wiele, wiele informacji pan otrzyma. Jak zrobić to, jak się za to zabrać i tak dalej. Bo pan, Jezus w tej sytuacji no też musiał przekazać swoim uczniom, żeby wiedzieli, jak to robić. Świadkowie Jehowy organizują bezpośrednie połączenie z Panem Bogiem, natomiast świadkowie samoobrony z samym Andrzejem Leperem, prawda? Mają faks do Lepera bezpośrednio. Proszę państwa, samoobrona w tej chwili będzie prowadziła politykę tak zwaną door to door, czyli marketing bezpośredni. Marketing pukany. Nie szeptany, tak. Tylko pukany. Tak. To jest, proszę państwa, można powiedzieć... wielkie słowa przewodniczącego Andrzeja Lepera. Źródłowa prawda o PR-ze, tak naprawdę trzeba dotrzeć do ludzi bezpośrednio, nie przez telewizję, przez reklamę. PR-u już takiego nie mają, kiedy Łyżwiński siedzi. To więc, mają, to każdy z nich może mniej. Spadło spożycie zdecydowanie. To już nie jest taki PR. Dobrze, swoje na Pustkowie. Jak był kiedyś. Znaleźliśmy miejscowość, która się nazywa Pustkowie. Tam na pewno są świadkowie, no, przepraszam, członkowie. Członkinie. Pani się nazywa Piedo, Krystyna. Dobrze. Tam jeszcze raz nie pani było. Już naprawdę. Dobrze. Bo ci mężczyźni sołtysi potrafią być bardzo wulgarni. Proszę. Dzień dobry, czy to jest Pustkowie? Tak. Witam serdecznie, pani Krystyna, tak? Tak. Witam serdecznie, samoobrona się kłania. Proszę pani, bo w waszym terenie będzie bezpłatna w ramach tych wyborów i przygotowania się do wyborów do tego europarlamentu będzie nauka języka brukselskiego. Ja połączę z naszym panem, który będzie uczył bezpłatnie. Czy pani chce tam kogoś zapisać? Momencik. Dzień dobry, witajcie. Halo. Dzień dobry. Samoobrona Warszawa się kłania. Słuchajcie, no więc w związku z wejściem do Unii już 10, już tyle lat będzie w tej chwili, 10 lat w NATO i tyle czasu w Unii. Trzeba się jakoś przygotować, dlatego że ludzie gminu będą wybierani z poszczególnych sołectw i wyjeżdżali do Brukseli, tylko trzeba się trochę języka nauczyć. Halo? Tak, tak, słyszę. Czy pani się zapisuje na kurs języka brukselskiego bezpłatnie? Jako taka wie pani, no, żeby w terenie ktoś znał tę brukselską mowę. A w jakim to będzie okresie? Proszę pani, no my możemy zacząć już od razu, dlatego że samoobrona będzie wysyłała w tej chwili nauczycieli swoich pod drzwi obywateli i między innymi będzie się to wiązało też z nauką języka. Więc byśmy zaczęli, no tak naprawdę jak się umówimy, no może już od kwietnia. Halo? Ale to tylko sołtysi? No tak, sołtysi i to jest obowiązkowe, no bo chodzi o to, że jak pani pojedzie do Brukseli, żeby pani wiedziała, jakim tam się mówi językiem. Z każdej społeczności jednego mądrego trzeba wybrać, no to kogo jak nie sołtysa, prawda? Na Pustkowiu tak, nie ma mądrych. Tak, rozumiem, tylko no. Ja to bym po prostu reflektowała, ale w późniejszym terminie. Dobrze, a czy pani ma w ogóle taki dar do języków, taki że pani łapie języki? Pan kolega przyćwiczy. Momencik, pan powitanie, no. Proszę? Halo? Tak, tak. No dobrze, no to w takim razie spróbujmy powtórzyć w tej chwili taką, zróbmy pierwszą lekcję próbną, żeby ustalić poziom, bo zaraz się dogadamy, jeżeli chodzi o termin. W takim razie, halo, jest tam pani? Tak, jestem. Dobra, okej. Bo to będzie język angielski, tak? Nie, brukselski. To brukselski. Będzie tak, brukselski. Proszę powtarzać. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, le président. Le président. Dobrze, to jest następny zwrot. Le président, tak, okej, dobrze.
Halo? O rozsypywaniu tam, że nie rozsypywanie. Dobrze. To słabo słychać. No to już chwileczkę. Je voudrais. Je voudrais. Rozsypane. Bardzo słabo słychać. Je voudrais rozsypane zboże, proszę powtórzyć. A, rozsypane zboże. Aha, dobrze. No to bardzo pani, dobrze, całkiem nieźle wychodzi. Pani, no pani jest tutaj w tym, przy ulicy Dębowej, tak? Tak. To my wyślemy fakturę za usługi lektora, to będzie 260 zł, dobrze? Moment, jak to? No tak, dziękuję bardzo. Nie. Do widzenia. Słuchajcie, jeszcze na końcu spieprzę dziadę, gdyby pani mogła powtórzyć w tej chwili. Chwileczkę. 260. Za ten usługi lektora, dziękuję, do widzenia. Jak pani odłoży słuchawkę, to się od razu naliczy. Dziękujemy. Dobrze. Poranny wojewódzki i figurski. To już od rana do 10. SC Rock. Ktoś pukał? Tak, to ja. Dzień dobry pani. Słucham pana. Jestem przyjacielem Ryszarda. Dzień dobry, proszę bardzo. Chwileczkę, jakiego Ryszarda? Ochockiego, pani siostrzeńca. Proszę, hasło pan zna? Jakie hasło? Żyrafy wchodzą do szafy? Oczywiście, że znam. Musi pan je powiedzieć. Naturalnie, żyrafy wchodzą do szafy. Pawiany wchodzą na ściany. Proszę bardzo pana, proszę. Bez żadnego hasła i bez odzewu, tak po prostu po obywatelsku puchać się będą do drzwi naszych członkowie samoobrony. Jeśli macie w domu córkę, żonę, matkę, schowajcie do piwnicy, bo wejdą i będą pukać jak leci. W ramach tak zwanego programu interwencjonizmu rządu, żeby nie było. Tak. Proszę państwa, to wszystko będzie miało wyższy cel. Dzisiaj naszym tematem jest wielki, choć skromny, wielki w duchu, ale skromny w działaniu powrót samoobrony bez billboardów, za to pukając. Pamiętasz, był taki utwór, coś o pukaniu do drzewa, bram? Knock, knock, knocking on heaven's door. O, coś takiego było, tak. Nie? Kto to śpiewał? Dylan? Zaraz sobie puścimy. Czy Bon Jovi? Oj, słuchaj, Alfred Szczepanek jest czasowo niedostępny. No co ty, no to dzwoń do zabijaka. Ale wielka szkoda, poczekaj, aż spróbuję jeszcze. Spróbuj, no jeszcze nie, no Szczepanek, poczekaj, jaka to miejscowość była. Oczko, no niemożliwe, żeby no, w oczku. No Alfred Szczepanek, słuchaj, w oczku niestety. No, tak, niestety. Tak? A to, no to dzwoń do zabijaka. Chyba, że dam cię do pani. Zabijaku, do miejscowości jest... Miłość. Miłość? Tak. Dawaj. Pani Hecht Stanisława. Dawaj. 034. Tak. 314. Tak. 31. Tak. 90. Miłość, Michał, do miłości. Dzwonimy do miłości. Słyszałeś, że za nocy był... jak miło. Słyszałeś, że za nocy był agentem? Tak, słyszałem. No. Agentem pedofilem. Miał ksywkę aktor. Teraz pamiętaj, jesteś teraz... Halo? No? Dzień dobry, czy to jest miejscowość Miłość? No, proszę pociekać po papcie z nadwozem. Pan jest burmistrzem? Pani sołtys, halo. Pan jest sołtysem, przepraszam. Ja nie jestem sołtys, jestem Wosik. O, dobrze, Wosik, słuchajcie, bo tu Polska Komisja Wyborcza się kłania. Będą wybory do Parlamentu Europejskiego, słyszał pan? Babcia! No, babcia słyszała na pewno. Niech pani poczeka godzinkę, dobrze? No, godzinkę? Godzinkę, ale to nie jest tylko wyłącznie dla osób starszych, ale też i dla młodszych, więc... Samoobrona dzieciom. Pan posłucha, ja połączę zaraz z naczelnikiem. Dzień dobry, witam serdecznie, naczelnik Martenka z tej strony. Poczekaj. Kto dzwoni? Dobrze, bo musimy sobie babcie... Poczekaj, ja ci zawsze zapowiem. Pan chyba krzyknął, że rząd dzwoni. Jezu. Poczekaj sekundę. Dobrze, ja zacznę. Dzień dobry, tutaj rząd. Tak. Tak? Dzień dobry pani. Dobry. Polska Komisja Wyborcza, Państwowa Komisja Wyborcza się kłania. To jest miejscowość Miłość, tak? Tak. Pani Miklas, proszę pani, będą wybory europejskie, no i biorąc pod uwagę standardy brukselskie, teraz będzie tak, że kampania musi mieć nadzór burmistrza i u pani w miejscowości Miłość będzie samoobrona prowadziła swoją kampanię, tak zwaną door to door. Ja w tej chwili połączę z człowiekiem, który tam panią wprowadzi o szczegóły, chodzi o takie europejskie standardy, jeżeli chodzi o pukanie i tak dalej. Dzień dobry pani, Martenka Antoni z tej strony, witam panią bardzo serdecznie. Dobry. Proszę pani, no, w ramach naszego nowego programu Door to Door poprosiliśmy fachowców o przygotowanie dla nas takiego, wie pani, vademecum dla wszystkich tych, którzy pukać będą. Rozmawialiśmy tutaj z panem Piotrem Temochowiczem, który przygotował dla nas cały szereg instrukcji dotyczących tego, jak ludzi w domach odwiedzać, żeby wie pani, było to jak najmniej inwazyjne, jak najlepsze korzyści przynosiło żeby dla nas. No, oczywiście przynosiło popularność samej samoobronie. Proszę pani, w tej chwili chcielibyśmy króciutko przez telefon z panią omówić
ten temat. Otóż jakby pierwsza metoda pukania do drzwi, którą opracowaliśmy z panem Tymochowiczem, jest tak zwaną metodą prosząco-zachęcającą. To jest, proszę pani, usłużne, delikatne pukanie w drzwi bez, wie pani, takiego chamstwa nachalnego. Czy pani mogłaby w tej chwili spróbować takie prosząco-zachęcające? Ale wie pan co? To dzwonił się pan do sołtysa na miłości, nie do pani Miklas. No właśnie, ale to chodzi o sołtysa myślicie, miłości, proszę, tak, bo pani Miklas jest w Mysłowie. Słuchajcie, nazwa waszej miejscowości ma niezwykły wymiar propagandowy i dlatego chcielibyśmy zacząć właśnie... To jest pani Hecht, Stanisława, tak, tak, no właśnie. Pani Stanisławo, prosząco-zachęcające pukanie w tej chwili, proszę. Proszę powtórzyć. Proszę. Proszę powtórzyć. Proszę. Dobrze, ale bardzo dobrze. Dobrze. Dobrze pani odpowiada. Dobrze, świetnie. I bardzo miło, że pani rozpoczyna tym takim staropolskim proszę. Teraz agresywnie. Proszę pani, teraz presyjno-interwencyjne pukanie, głos nieco podniesiony i dosyć wartko wypowiadane. Halo, tu samoobrona. Z tym, że dosyć wartko. Proszę powtórzyć. Halo, tu samoobrona. Momencik, na pukanie chwileczkę. I teraz prosimy. To będzie proszę. Takie... Proszę spróbować. Proszę, halo, tu samoobrona. Nie, proszę tak głośniej, proszę, takie zachęcające. Proszę, uwaga. Proszę. Dobrze, to zaliczone. Dobrze, świetnie. Teraz, pan, proszę pani, teraz kolejne, proszę pani, to jest tak zwane chamsko natarczywo. I tutaj, wie pani, towarzyszą temu, no, czasami, wie pani, mocne i ostre słowa, nawet posuwanie się do wulgaryzmów. Dlatego tutaj reakcja musi być zdecydowanie, proszę pani, stanowcza. Uwaga, zaczynamy. Ja może podpowiem, tu jest takie proszę. Takie na esz pani kończy. Proszę, uwaga. Proszę. No, nie, proszę. Proszę, tak pani mówi, proszę. I kończy pani na esz. Uwaga, 3, 4. Proszę. Dobrze. I proszę pani, i w tej chwili już taka najbardziej, wie pani, jakby wulgarna forma dobijania się do drzwi. Tutaj niestety już rezygnujemy z form grzecznościowych i krzyknięciem zapytujemy, czego? Uwaga. Czego? O, dobrze. Bardzo. Dobrze, proszę pani, w takim razie pani dostanie certyfikat, że pani może oprowadzać ludzi z komisji wyborczej. Dobrze? To będzie pani Hech Stanisława przy świętego Walentego, tak? Hech Barbara. Barbara, dobrze, to na Barbarę przepraszam, będzie... Przepraszam, to pani, była Barbara? Pani Barbara, tak, a to dobrze. To Barbara, to nie cofamy? To nie, dobrze. Nie. Dobrze, dostanie pani taką legitymację i proszę z tą legitymacją chodzić i pukać, dobrze? Dobrze. Dziękuję, proszę pani, jeszcze tutaj warunkiem uczestnictwa jest wciśnięcie 0 na telefonie, które potwierdzi pani uczestnictwo w naszym programie. Dobrze. Proszę wcisnąć 0 w tej chwili. Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Poranny wojewódzki Wigurski. Poranny WF. Pukanie do drzwi, modlitwa, chwila rozmowy i, ale to już podobno niekoniecznie koperta. Co w zamian? W zamian może być datek na tacę. Po co koperta, skoro stresowała i wiernych? Najważniejszy przecież jest czas poświęcony na te chwile rozmowy, a czasu brakuje. Jak państwo słyszeli z relacji Faktów TVN, no to nie będzie tylko odwiedziny członka samoobrony, to będzie również wspólna modlitwa oraz później oczekiwanie na kopertę. Będzie chodził przewodniczący Leper i pani Katarzyna Kolenda, będą chodzić po kolędzie. Po kolędzie. Znaczy nie, będą rzucali kolędę zaleską tak na wejściu, ale, i potem będą po niej szli. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje teraz z PSL-em, z koalicją, z Pawlakiem, kiedy ja czuję, że ci, którzy byli niedawno nami, naszymi przedstawicielami, znowu są onymi, znowu się oddalają, to mnie ten program, Michale, przekonuje. Znaczy, wyobraź sobie, że ktoś... No poczekaj, no, onych ale, tak ważna posłuchaj, w naszym społeczeństwie. Co powiesz, jak ktoś zawsze przyjdzie... Zawsze później musi znaleźć po pierwsze swojego adresata, po drugie swoje co nowe powiesz, wcielenie. Jak ktoś przyjdzie do ciebie i zrobi tak... Czego? Nie, proszę. Dobrze, proszę państwa, Czarnecki, były członek. Dobrze, znaczy nie, aktualny członek. Czarneckiego nie, ja chciałem teraz, żeby Leper nam opowiedział o tym, co rzeczywiście będzie przekazywał. Aha, dobrze, to poczekaj. Przy wszystkim tym zrobił. Proszę! Proszę. Nie tylko ja, ale działacze samoobrony będą docierać bezpośrednio do ludzi, aby ich przekonać do naszego programu, do programu samoobrony, który jest dobrym programem, bo ten program dzisiaj sprawdza się na świecie. Program interwencjonizmu rządu, oczywiście w sprawach bardzo ważnych, w sprawach finansowych, w sprawach rolniczych, emerytów, rencistów. Jest to bardzo dobry sposób. My nie chcemy interwencji na miarę takiej, jak była za komuny, że będziemy cement dzielić czy gwoździe. Absolutnie nie, ale wszystkie najważniejsze, główne sprawy muszą być kierowane centralnie do tego stopnia, że państwo musi kontrolę mieć i musi wiedzieć, co się dzieje z jego finansami, musi wiedzieć, co się dzieje z ludźmi, którzy wyciągają kredyty, czy to są przemyślane sprawy.
do decyzji, musi wiedzieć, co się dzieje z bezrobociem. Państwo musi mieć kontrolę nad swoimi obywatelami, dlatego będzie sprawdzało, co u obywatela w domu słychać. I oczywiście po prostu wybrało do tego człowieka, któremu ufają wszyscy, Andrzeja Lepera. A co tu u pani, co tu w barku pani ma? Co tu? Czego? Proszę! Czego? Piosenka. Piosenka zawsze najlepiej mówiła o polskich emocjach. Bogu rodzica. Ale fajnie by było, gdyby Andrzej Leper wchodził z piosenką na ustach do obywateli. I żeby miał takie pióra, jak mieli się huzaria. Trzeba dzwonić. Dzień dobry, dzień dobry. Co mi tu z tymi piórami? Dokąd idziesz, Polsko? Oj, ale to wzruszająca piosenka, wiesz? No posłuchajmy, zamknij ryja. To jest rzewne skrzypce, samoobrony skrzypce. Grające na sobie. Jedziesz. Tyle lat historii minęło, tysiąc dróg, którymi już szłaś, niebezpiecznych zakrętów i czekanych w nadziei lepszych dni i tłustych lat. Ojciec mój gdzieś w połowie stulecia patrzył w okno, jak dziś patrzę ja. Dokonisz Polsko, poczekaj. I zadawał sobie. Najlepsze to, że on zaśpiewa w siódmej zwrotce, on przyjdzie, bo teraz jest na wyjeździe. No, rozumiem. Zaśpiewa czwarta żona Michała. Pucha właśnie teraz. Już się da. Uwaga! Proszę! Dokąd idziesz, Polsko, dokąd idziesz? Chcę słomać z butów wystaje. Nie wpuszczaj każdego, Żydzie. No nie tak, a nie dobra się to poruszam. Czego prawie, co nie dam rady tej piosenki słuchać, naprawdę. Myślę, że z lepszą piosenką na ustach będzie wchodził Andrzej Leper, wiesz? Jaką? Kiedy byłem małym chłopcem? Nie. Zbił mnie ojciec. Jednak jeszcze raz musimy zaaranżować tę sytuację. Uwaga. No. Proś! Do hymnu. Nie, proszę! Polska nie zginęła, póki my żyjemy. To nam obca przemoc dzieła, szan odbierzemy. Kolęda, hej, kolęda. Tyle, że no w takim mało religijnym celu, bo wybory to jednak nie Boże Narodzenie. Oczywiście jest taka w Wielkiej Brytanii, także w Ameryce, metoda wyborcza door to door, polegająca na odwiedzaniu wyborców i wręczaniu im ulotek materiałów. Tyle, że żeby te ulotki, materiały były, najpierw trzeba je wyprodukować, a żeby je wyprodukować, najpierw trzeba mieć kasę na to. Tutaj nastąpi odwrócenie pojęć. To jest chyba taki trochę chwyt wyborczy, żeby pokazać, że jest kryzys, a my jesteśmy biedną partią, nie mamy kasy, ale jesteśmy blisko ludzi. Więc może to jest właśnie gra na coś takiego. Proszę Państwa, Rycho Czarnecki, pierwszoplanowa gwiazda filmu o wódce, przypomnijmy. No, przedmiot i podmiot tego filmu. Wypowiada się na temat nowego programu interwencjonistycznego samoobrony oraz całego rządu w ramach wyborów do Europarlamentu, zresztą do którego startuje Jolanta Rutowicz, o czym będziemy jutro mówili szeroko w naszej audycji, prawda? Tak zwana, proszę Państwa, działalność door to door, czyli idzie Andrzej, kradnie drzwi i sprzedaje. Uwaga, spróbujmy. Uwaga, door to door, zaczynamy. Proszę! Dzień dobry. No, dobrze, widzę, że łyknąłeś. Dobrze, proszę Państwa, teraz będzie, co my robimy, bo zapomniałem, hasło. Dobrze. Jeżeli mają chodzić, to bez chodzenia, proszę Państwa, znaczy bez... Środkowe, 034. Ale który telefon? Środkowy. No nie wiem. Stacjonarny. Tak, słucham. Dzień dobry bardzo, serdecznie. Państwowa Komisja Wyborcza, czy ja się dodzwoniłem do sołtysa? Tak. Witam serdecznie. Proszę pani, państwa rejon będzie objęty teraz tą akcją, że co tydzień nowa kampania wyborcza, biorąc pod uwagę ten wybory do Parlamentu Europejskiego. Na pewno pani słyszała, prawda? Tak. I będzie w tym tygodniu kampania, gdzie wszyscy przedstawiciele administracji państwowej będą reklamowali samoobronę, pakiet kandydatów do samoobrony. Ja połączę w tej chwili z przedstawicielem, który powie pani, jakie to jest hasło, dobrze? Dobrze. Momencik. Dzień dobry pani, witam.
witam serdecznie. Proszę Panią, na etapie samorządowym postanowiliśmy, że wprowadzimy taką kolejność, wie Pani, drogą losowania. Ułożyliśmy listę, które ugrupowania będą przychodziły pod drzwi jako pierwsze. No i tutaj na pierwszym miejscu plasowała się Samoobrona. Bo teraz tak, proszę Pani, żebyśmy tutaj plamy nie dali, bo jakby, wie Pani, no ryba zawsze zaczyna psuć się od głowy, dlatego musimy z Wami tutaj na początku wszystko ustalić, żebyśmy później mogli inicjatywę dalej obywatelsko przesunąć. Tak. No więc, proszę Pani, więc tak, na padające hasło Samoobrona, odzew proszę na Zawsze Jedyna. Proszę powtórzyć. Zawsze Jedyna. Na Zawsze Jedyna. A na Zawsze. Na Zawsze Jedyna. Tak. I proszę Pani, tutaj odczekujemy chwilkę i na 3-4 mówimy razem Polska. Uwaga. 3-4. Polska. Jeszcze raz. 3-4. Proszę Pani. Spokojnie. Przejdźmy jeszcze raz. Ja mówię Samoobrona, Pani odpowiada na Zawsze Jedyna. Czekamy chwilę i na 3-4 Polska. Dobrze? Dobrze. Uwaga. Samoobrona. Na Zawsze Jedyna. 3-4. Polska. Świetnie. Dobrze, proszę Pani, za chwilę będzie kontrolny telefon z Państwowej Komisji Wyborczej i na pewno ten urzędnik będzie chciał poznać, czy Pani zna hasło, więc on powie Samoobrona, Pani powie na Zawsze Jedyna i razem Polska będzie, dobrze? Dobrze. To dobrze. Będzie za 30 sekund telefon, więc proszę odebrać. Dobrze. Dobrze, dziękuję. Teraz się rozłączamy, dziękujemy Pani bardzo. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. No dobrze. To ja odbierzam czas. 30:29. Ja już zapomniałem, kiedy mówimy Polska. Na 3-4. Dobrze, dobrze. Tylko zmień trochę głos, dobrze? Patrz, ale wiesz, że Samoobrona, my pokazujemy, że oni mają szansę, że durny naród ciągle istnieje. Tak, słucham. Dzień dobry Pani, Samoobrona? Na Zawsze Jedyna. 3-4. Polska! Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. W Esce Rok. Otwieram, bo zamykam, rozumie pan, trzeba uważać. Indyki wpadają we wnyki. Rozumiem, ryby pływają na niby. Chwileczkę. Ucieszysz się, jest niespodzianka, proszę. Cześć. Słucham pana. To ty nie znasz tego pana? Znam bardzo dobrze, to pułkownik UB. Proszę Państwa, to może się Państwu wydać absurdalne, bo to fragment komedii, rozmowy kontrolowane. Tymczasem no, będziemy mieli do czynienia z takim powszechnym i gminnym pukaniem w całej Polsce już niebawem. Tak, tak, proszę Państwa. Wytłumacz kontekst społeczeństwu. Proszę Państwa, kampania door to door, jak powiedział pan Czarnecki, że w Meryce, bo on tak mówi, w Meryce to już dawno wymyślili, gdzie człowiek zwany... No jednak koniem? Polityk to jest służba, misja publiczna. Człowiek, polityk zejdzie z tego piedestału parlamentu, senatu, przyjdzie do Was i Wam będzie chciał porysować drzwi. Powiedzmy wprost. Proszę Państwa, Samoobrona wprowadza taką politykę od drzwi do drzwi, czyli wpraszania się do mieszkań obywatelskich po to, by głosić słowo Andrzeja Le Pen. No i na tak zwany krzywy ryj nie może przyjść. Objawiać zresztą będzie wielką prawdę, o czym w naszym finałowym dzisiaj zostawimy telefonie. Tak? Tak? A dzisiaj nie. Czy na jutro? No dobrze, dzwonisz do Machury Wiesławy? Nie, może dzisiaj, tak, dzwonię pod pierwszy numer. Dobrze, to komórkowy, tak? 662, tak, dobra. Tak. Dobrze. Dobra, okej. Okay. Pamiętaj. Mm-hmm. Ja jestem z działu zaopatrzenia. Mm-hmm. Tak zwany pakiet powitalny. Mm-hmm. Dobrze, Machura Wiesława. W Kozie Głowy. W Kozie Głowy tam jest świetna knajpa. Naprawdę? Taka propowiedzenia, no. Wiejska chata. Proszę. Dzień dobry, czy to Kozie Głowy? Tak. Pani Wiesława Machura, tak? Tak. Dzień dobry Pani. Parlament Europejski się kłania. Biorąc pod uwagę zbliżającą się kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego, tak, Państwa rejon, czyli Kozie Głowy, został objęty kampanią door-to-door samoobrony i według standardów Unii Europejskiej to będzie szło z funduszy europejskich. Potrzebny jest tak zwany pakiet powitalny. Ja połączę w tej chwili z przewodniczącą, on Pani powie, co to będzie, dobrze? Dzień dobry Pani, witam serdecznie, to są Kozie Głowy, prawda? Tak. Dzień dobry, proszę Pani, no więc... Ale Kozie Głowy w województwie śląskim. W województwie śląskim, tak. Słuchajcie, no więc w związku z tą kampanią, którą prowadzi, w tej chwili rozpoczyna tę kampanię Samoobrona, kampanię wyborów do Europarlamentu. Tak. Chcielibyśmy, żeby się wszyscy obywatele przygotowali na wizytę no, potencjalnego europosła i mieli tak zwany pakiet startowy u siebie w domu, czyli pakiet powitalny, składający się z kilku produktów spożywczych. My oczywiście to refinansujemy jako ministerstwo. Mamy taką dotację po 200 zł na
gospodarstwo domowe refundacji pakietu powitalnego. Chciałbym, żebyście wzięli kartkę teraz i długopis i zapytali, jakie produkty należy nabyć, żeby powitać europosła u siebie w domu. Tak, tak. Macie kartkę? No ja jestem sama w tej chwili, więc mogę sobie notować to, co pan mówi. Dobrze, słuchajcie, więc tak, bochen chleba, oczywiście polskiego, broń Boże, razowy pakowany, żeby to nie był niemiecki chleb, tak. Schulstadt, czy jakikolwiek inny, po pierwsze. Po drugie, 0,25 wódki czystej polskiej, może być wyborowa na przykład. Tak. Mówimy o tej małpeczce 0,25, tak. Prawda? Słuchajcie, tak. 10 deko salcesonu broń Szwickiego. Tak. No, tylko nie ozorkowy, żeby nie był czarny, bo to złe skojarzenia budzi akurat u członków samoobrony. Tak. Słuchajcie, pęto kiełbasy podwawelska, bo to chyba taka najbardziej nasza polska powszechna, nie wiem jak sądzicie. Tak. Pamiętajcie, że Unia mówi o bananie. Podwawelska, tak. Słuchajcie, teraz dalej. Paczka rodzynek. Tak. Ponieważ jakby tutaj pakiet powitalny musi mieć, wie pani, do tych wiele aspektów ogólnoeuropejskich, czyli jakby nawiązujemy tutaj do różnych krajów. Ale tak. Jak rodzynki, to paczka delicji, 12 sztuk koniecznie wedlowskich. Tak. Banan. Tak. I polskie jabłko. Tak. Powtórzcie listę. Tak, no i w jakiej formie to by miało przebiegać? Ale przeczytajcie teraz czy lista jest godna. No mniej więcej, wie pan, co ja w tej chwili jestem w pracy, także dobrze. Też nie mam takiego... Proszę pani, to pani Machura, tak? Tak. Pani Machura, czy pani stosuje u siebie tam w rejonie Koziegłowów interwencjonizm, czy nie? Nie. Nie, ja jestem pani. Świeżym przewodniczącym, także... Aha, rozumiecie, czyli wy z interwencjonizmem raczej nie macie nic wspólnego. No raczej nie. Rozumiem. Nie wiem, bo tam jest kwestia właśnie interwencjonizmu i syjonizmu, który może pani stosować. Pani wie, rozumie pani. Mhm. Słuchajcie, no przyglądajcie się wnikliwie, dlatego że to może też być prowokacja, dlatego że nie wiadomo, kogo człowiek do domu wpuszcza, żebyście Żyda nie wpuścili czasami. Tak. Dobrze? Dobrze. Pani Machura, to bardzo dziękujemy. Proszę. Do widzenia. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. 9.50, no oczywiście, że zakończymy breakoutami, nocą puka ktoś. Przypomnijmy państwu, dzisiaj naszym tematem głównym, który w zasadzie już powoli kończymy, jest samoobrona, która tak naprawdę dopiero zaczyna. Zaczyna wielki do pani powrót, Konopki. Który państwo poznają po donośnym pukaniu w drzwi własne, bowiem właśnie w ten sposób chcę obwieścić wielką nowinę o swoim powrocie i o wyborach do Europarlamentu, samoobrona właśnie. Pukanie w tej chwili ogranicza się tylko i wyłącznie do pukania w drzwi. Dam ci do Konopki, Bożeny. Zresztą wielką politykę pukania w samoobronie rozpoczęła Sandra Lewandowska i poseł Maksymiuk, nie wiem, nie, czy to raczej pamiętasz. Było smarowanie. 034, to jest dobry rejon, wiesz, no. Tam są fajni ludzie. 034, 314, tak. 13, tak. 46. Masz przygotowaną wiadomość, mam, tak? Pamiętaj, Polska Akademia Nauki Łączenia, ja powiem wszystko. Pani Konopko. Wybrana, lista wybrana. Tak. To zawsze działa. Halo? No. Dzień dobry, czy to pani Bożena Konopka? Nie. A czy można rozmawiać z panią? Państwowa Komisja Wyborcza się kłania. Szukam z pani sołtysa w miejscowości Myzki. Myzyki? Tak. To, ale proszę chwileczkę poczekać, bo ja zawołam, bo wyszła. Dobrze, czy proszę. Zadzwoni pan za chwilę? Nie, bo ja muszę w tej chwili, bo to jest bardzo ważna wiadomość. Proszę zawołać. No, dobrze. Przygotuj sobie, dobrze? Pani pewnie teraz, wiesz, tam świnie oporządza. To jest napisane Myzki, a to Myzyki, no. Myzki? Jak no, Myzki? No Myzki, no byś jeździł całe życie, byś przejechał koło Myzyków i nie wiedzieć, że byłeś w Myzyka. Dobrze. Jakaś taka światła kobieta. Myzyki są... Nie wiem, czy da radę. To jest fundament kampanii wyborczej, wiedza. Dobrze, ale to ty przekażesz tę informację, a potem już połączysz ze mną i ja przekażę wielką prawdę. Tak, Wiesz co, nawet sobie przygotuję specjalny podkład. Dobrze, ale taki dramatyczny. Tak, oczywiście. W oczku już byliśmy. Miejmy nadzieję, że daleko nie są. No na polu pewnie jest, no. No to ile takie pole? Godzina? Drogi? Masz czas jeszcze? Daleko. Kto przychodzi po nas? Ja mam czas, no, jest luz, pewnie. No. Michał będzie. Michał, jak nas słuchasz w samochodzie, godzinę przyjdź później. Bo pani zaraz pobiegła na pole. A pole jest dopiero tam za tą brzozą. Tam po lewej stronie, tam gdzie był sad kiedyś. Przemycał groźne pająki. Nie powiodła się próba wielkiego przemytu pająków. Szwajcar, który próbował nielegalnie... Ale w jakim miejscu? Wywieźć do Niemiec, no nie wiem, no może w rozporku, 164 niebezpiecznych ptaszników. Ptaszników, to w rozporku na pewno. Wpadł podczas wyrywkowej kontroli celnej. Pająki chciał sprzedać na giełdzie. 2 lata temu ten sam Szwajcar... Ty może zadzwonimy do pani Danuty Białej, co? 945 ptaszników, wyobraź sobie. Ale wiesz co, rodzina, która zaczęła rozmowę od... Halo? Tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to pani Bożena? Tak. Pan Bożena Konopka, witam serdecznie. Gdzie pani była, pani Bożeno?
A kto mówi? Państwowa Komisja Wyborcza się kłania. Dzwonimy do sołtysa. Dobrze się dodzwoniliśmy, tak? No dobrze, no proszę, ale pani, o godność proszę. Moje nazwisko Misiura. Państwowa, i to mi nie mówi. Za chwileczkę pani przekażę informację, która jest bardzo ważna dla wszystkich sołtysów, których wybraliśmy. Proszę pani, w porozumieniu z Polską Akademią Nauk przekazujemy wybranym sołtysom, to jest dosłownie 5 osób na terenie całego kraju, informację, która będzie fundamentem kampanii do Europarlamentu Samoobrony i badamy, jak tę wiadomość przyjmie naród polski. Za chwilę połączę z panem Martenką, który pani wszystko wytłumaczy, dobrze? Momencik. To jest pan Martenka z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry pani, Hieronim Martenka, Polska Akademia Nauk. Halo. Dzień dobry. Witam panią bardzo serdecznie. Proszę pani, więc zanim my wyjawimy pani to, co mamy do powiedzenia, a tak naprawdę co ma do przekazania pani przedstawiciel Samoobrony, który w tej chwili będzie odpowiedzialny za kampanię door to door, którą partia rozpoczyna poprzez wizyty w domach obywateli. Z tym, że wie pani, jest to prawda tak poważna i tak... kontrowersyjnie niespotykana i szokująca, że chcielibyśmy państwa po prostu uprzedzić, zanim przewodniczący Andrzej Leper przekazywać ją będzie osobiście państwu. Chodzi o to, żeby pani w miejscowości Mzyki wybadała, jak społeczeństwo Mzyk odniesie się do takiej informacji, która jest szokująca i która tak naprawdę godzi we wszystko to, co wcześniej wiedzieliśmy. Rozumie pani? Ja rozumiem, tylko wie pan co. Proszę posłuchać. Pani się znalazła w ściśle wyselekcjonowanej grupie osób. Może ja jeszcze sprawdzę dane. To jest ulica Kościelna 52, tak? Tak. No tak. Dobrze, zgadza się. To proszę. Proszę, a jeszcze proszę imię, nazwisko nam swoje podać. Bożena Konopka. Pani Bożena Konopka, dobrze, tak. Wszystko się zgadza. Pani Bożena, tak jak mówił kolega, 5 osób w całym kraju w tej chwili będzie miał przekazaną tę informację. Czy ale mnie zaszczyt spotkał. Proszę pani, no to niestety tak jest, że nie każdy, wie pani, może sobie z tym poradzić. W zasadzie wywiadu środowiskowego dowiedzieliśmy się, że pani Bożeno jest osobą, która zdecydowanie tę prawdę będzie mogła posiąść i będzie mogła ją umiejętnie przekazać. Już jest dalej. Czas, jest za 5:10, możemy podawać. Pani Bożeno, czy tak? Jesteśmy gotowi w tej chwili? Tak, tylko wie pan co, czy mogę przerwać? Proszę. Bo ja to bym widziała to tak, żeby to może taką informację na piśmie, ja bym się tu zaznajomiła. Ale czy to wynika, proszę pani Bożeno, czy to wynika z jakiejś obawy, że pani w tej chwili na przykład może nie podołać słowu mówionemu, które mamy do przekazania w trakcie rozmowy telefonicznej? Pan co, nie sposób jest wszystko zapamiętać, bo... Znaczy, ta informacja jest krótka, pani dobrze, pani uwaga, Bożeno. Jesteśmy gotowi, musimy nadawać, bo to jest ścisły harmonogram czasowy. Proszę bardzo, proszę przekazać prawdę. Momencik. Pani Bożeno, czy pani w tej chwili znajduje się w pozycji stojącej, czy siedzącej? Stojącej, proszę pana. Stojącej, dobrze. Uwaga. Jesteśmy gotowi. Uwaga! Pani Bożeno. Tak? Uwaga, przekazuję. Proszę przekazywać. Ziemia jest płaska. Czy pani zrozumiała informację? Nie. Ziemia jest płaska. Proszę powtórzyć. Ziemia jest płaska. Tak? Czy może pani powtórzyć? Ziemia jest płaska. Jak pani skomentuje tę informację? Proszę o pierwsze wrażenia. No nie wiem. No, tego się spodziewaliśmy. To jest niestety szok. Ogromny szok dla nas wszystkich. Proszę dziękujemy pani Bożeno. Proszę przyjąć to jak prawdziwa Polka. Samoobrona? Tak. Na zawsze jedyna. Proszę powtórzyć za nami. Na zawsze jedyna. Halo? Samoobrona na zawsze jedyna. Halo? Ach, nie wiem w ogóle o co chodzi. No. To jest szok. To jest szok. Pan jest w szoku. Pan jest w szoku, ja rozumiem. Proszę się w tej chwili opanować i uspokoić i wytrzeć pani Bożeno. Kobietę straciłem. Kończymy, Michał. Zszokowany jestem. Wiesz, że ciężko to zrozumieć, bo jak teraz pójdę tam, to za parę dni wyjdę za plecami, ja jest karok. Też nie mogę sobie poradzić z tą informacją, że tak. Bo są puka ktoś puść. Przewodniczący Andrzej Leper też ma problemy z pozbieraniem się po tej informacji. Co? Hymną. Nie. Polska nie zginęła, póki my żyjemy. To nam obca przemoc dzieła, szan odbierzemy. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF.